Witaj na kolejnej lekcji. Dziś dowiesz się, co pokazujemy na planach. Tak naprawdę z dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak lepiej rysować. Rysunki, które do tej pory wykonywałeś, na pewno były bardzo ładne, ale chciałbym, żebyś wiedział, jak ulepszyć swój warsztat, tak żeby przyszłe rysunki były jeszcze lepsze i jeszcze ładniejsze. Tajemnicą narysowania naprawdę ładnego, fajnego rysunku, na przykład człowieka, jest zachowanie proporcji i dzisiaj o tym sobie właśnie porozmawiamy. Na dzisiejszej lekcji chciałbym, abyś wcielił się w architekta i zaplanował swój wymarzony pokój. Co powinno się znaleźć w tym pokoju? W tym celu narysujemy sobie plan pokoju widziany od góry. Zazwyczaj, kiedy rysujesz coś, rysujesz to z pewnej perspektywy. Zazwyczaj rysujemy coś z przodu lub z boku. Kolejnym wymaganiem do naszego projektu będzie zachowanie skali. Ale co to właściwie znaczy zachować skalę? Najprościej mówiąc, mierzymy długość wszystkich obiektów w pokoju i zmniejszamy ją ustaloną ilość razy. Obraz, o którym właśnie sobie powiedzieliśmy, nazywamy planem. Innymi słowy, plan to obraz widzianego z góry przedmiotu, pomieszczenia lub niewielkiego obszaru, narysowany na płaskiej powierzchni w pomniejszeniu, czyli w skali. Plan jest naprawdę ważny i niemal wszystkie urządzenia, które nas otaczają, domy i przedmioty, posiadają plany. Jak komputer, tak jak telefon, tak jak nawet biurko posiada plany, jak powinno być zbudowane. Jeżeli chcesz zostać inżynierem lub architektem lub zwykłym pracownikiem, musisz wiedzieć, jak tworzyć i czytać plany. Wróćmy więc do rysowania planu twojego pokoju. Ustalmy sobie skalę 1 do 10. Co ta skala oznacza? Oznacza to, że wszystkie przedmioty, które masz w pokoju, powinniśmy zmniejszyć 10 razy. Czyli jeżeli na przykład biurko ma 100 cm długości, to na naszym obrazku będzie miało 10 cm długości, tak? Jeżeli w rzeczywistości biurko ma na przykład 60 cm szerokości, to na naszym obrazku będzie to 6 cm odpowiednio, tak? Zmniejszyliśmy wszystko 10 razy. I tutaj do rysowania tych przedmiotów, tych obiektów, powinieneś użyć linijki. Jest po prostu to wygodne i będziesz w stanie narysować to dokładnie równo, tak jak jest w rzeczywistości. W ten sposób, mierząc wszystkie przedmioty, jakie masz w pokoju, albo chciałbyś mieć w swoim wymarzonym pokoju, i skalując je 10 razy, otrzymujemy plan pokoju. W tym momencie musimy stanąć i zastanowić się, dlaczego właściwie skalujemy coś 10 razy. Dlaczego nie możemy skalować czegoś 50 lub 100 razy? I to jest bardzo dobre pytanie. A odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście. Możemy skalować w innych skalach. Wszystko zależy od tego, do czego będziemy wykorzystywali nasz plan lub mapę. Jeżeli chcemy przedstawić jakieś olbrzymie obiekty na naszym małym rysunku, no to potrzebujemy użyć większej skali. Jeżeli coś na przykład jest bardzo małe, wtedy skala może być również mała. Możemy czasami użyć skali 1 do 1. Na przykład gdybyśmy chcieli narysować klocek Lego na kartce, możemy to spokojnie zrobić w skali 1 do 1, czyli rysunek klocka będzie w tej samej wielkości, jaki jest w rzeczywistości. Natomiast jeżeli chcemy narysować cały dom lub kilka domów, wtedy musimy użyć większej skali, aby rysunek zmieścił się na naszej małej kartce. Taką skalę, czyli stosunek 1 na przykład do 10, nazywamy skalą liczbową. Mamy też dwie inne skale. Skalę mianowaną, czyli że 1 cm na planie lub mapie odpowiada na przykład 10 cm w rzeczywistości, nazywamy to skalą mianowaną. Kolejną
skalę, jaką możesz spotkać, to jest podziałka liniowa. I tak naprawdę różni się ona tylko wyglądem od skali mianowanej. Możesz zobaczyć obecnie na filmie, jak wygląda skala liczbowa, mianowana oraz podziałka liniowa. Z dzisiejszej lekcji chciałbym, abyś również zapamiętał, że jeżeli wykonujemy mapę, czyli plan jakiegoś większego obszaru, to musimy na tej mapie również zaznaczyć kierunki geograficzne, czyli gdzie znajduje się północ. Oraz, że taka mapa może mieć naprawdę dużą skalę. Na przykład skala od 1 do 10 tysięcy jest czymś zupełnie normalnym, jeżeli przedstawiamy mapę jakiegoś dużego obszaru. No dobrze, ale na samym początku powiedzieliśmy sobie, że zostaniesz lepszym rysownikiem. Więc o co chodzi? Chodzi właśnie o zachowanie proporcji. Chodzi o to, że najlepsi rysownicy, malarze i artyści zawsze zachowują proporcje. Mierzą, jakie są odległości na przykład oczu jednego od drugiego, jaka jest wielkość nosa i później zachowują te właśnie proporcje na swoich obrazach, przez co te obrazy wydają się bardzo naturalne. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnej lekcji.